Ekosystemem Pazyka. Dzisiaj chciałem Wam pokazać unboxing słuchawek HyperX Cloud Stinger. Moje aktualnie obecne słuchawki na dzień dzisiejszy, no niestety się już psują, można powiedzieć, a dokładniej się już popsuły, dlatego że kiedy sobie słucham na przykład piosenki w danym poziomie głośności, to one automatycznie ściszają się i przygłaśniają. Gdy poruszam się na przykład głową, słuchać jakby miał kamień pomiędzy słuchawkami i się ten kamień po prostu odbijał o moje słuchawki. No i też, gdy po prostu nagrałem sobie materiał z pewnej gry, gdy montowałem sobie film, no to po prostu, kiedy mówiłem przez ten mikrofon, nie było mnie słychać, także postanowiłem sobie kupić nowe. Jeszcze raz tutaj Wam pokażę te moje stare, obecnie aktualne słuchawki, były to krakeny zielone. No i też przez prawie 3 lata, bo mój kanał po prostu stał się taki, że od początku nagrywałem właśnie tymi słuchawkami. No i też tutaj miały one mikrofon, także właśnie one przez prawie 3 lata, jak mówię, współpracowały. Niestety no kiedyś musiał przyjść ten czas i niestety się popsuły. Przez te 3 lata, jak widzicie, też materiał troszeczkę się popsuł, ale no trudno, przyszedł czas właśnie na nowe słuchawki i one są oczywiście zapakowane. Te sobie muszę sobie, te może w sumie tutaj odłużę, a tutaj jak widzicie są zapakowane te nowe. Które będziemy sobie właśnie teraz rozpakowywać, także Wy to będziecie widzieli w szybszym tempie. Nożyk już jest uszykowany, a dokładnie pyk, o taki tutaj, można powiedzieć, z białymi gwiazdkami, ale nieważne, to nie jest unboxing nożu, tylko słuchawek, także Wy to będziecie sobie widzieli w szybszym tempie, także lecimy. Okej, już jestem i tak się prezentuje w sumie pudełko, można powiedzieć, że eleganckie bym powiedział, tak z tej i z tej strony. Także sobie teraz otwórzmy to w taki sposób. Czy to mogę wyciągnąć? Nie, nie dlatego, czemu nie, bo jest taśma. Taśmę trzeba też rozciąć, także sobie rozcinamy, proszę bardzo. I czyżbym mógł teraz, o oczywiście taka walizeczka bym powiedział, to jest takie opakowanie główne. I tutaj jest taka walizeczka, zobaczymy, czy to też będzie się tak fajnie otwierało. Ale znowu jest taśma, także znowu trzeba sobie, no niestety, posłużyć się nożykiem. No bez nożyka to tutaj bym ciężko miał tym otworzyć. No i tak, w środku pudełka, tutaj jest w sumie taka ulotka, jak to wszystko wygląda. O, proszę bardzo. To sobie też na razie odkładamy. Różne jakieś instrukcje, nie instrukcje. I tak po prostu wygląda w środku, nie? Można powiedzieć, że kurde, no elegancko. To sobie odlepię, dlatego że to trzymało jakby mikrofon. I też są to na etapie słuchawki, że można je po prostu wyginać w różne strony. Można powiedzieć, że to takie słuchawki z plasteliny, bo można je wyginać. Ja za bardzo nie będę się tym wyginał, bo jeszcze może popsuję. I też mogę obracać słuchawki o 90 stopni. Także teraz ostrożnie to wyciągnąć. Ok. Tutaj mamy kabel na mini jacki. Także spoko. Tu jakieś prochy jakieś. Nie wiem co to jest. Czy cukier, czy sól. Nie wiem co tutaj zapakowali. No i teraz będziemy chyba mogli pomału otworzyć te słuchawki główne. Tylko jeszcze one są różnie tutaj zakręcone jakimiś sznurkami, nie sznurkami, żeby po prostu trzymały, żeby one nie wyleciały. Ok, tak one się prezentują jeszcze. Te druciki czarne odwrócimy, wyciągniemy i... No i można je tutaj obracać, jak wspomniałem, ale ja za bardzo nie będę wyginał, bo po co? Jak pamiętacie, w krakenach miałem tak, że po prostu mikrofon miałem, że wychodził po prostu ze słuchawki, nie? Tak normalnie, o tak, tu, pyk. To wiedzieliście, nie? Oczywiście nowi widzowie, jakby tutaj teraz przyszli, mogliby nie wiedzieć. Także ja używałem właśnie ten mikrofon, bo jakaś taśma, tu wszędzie są uklejone, bym powiedział. Wszędzie naokoło jest jakaś taśma, ale to będę się bawił później. No i spójrzmy, pierwszy raz je będę miał na głowie. Czy w dobrą stronę, czy nie? O, taki sposób. No, powiem Wam, że inaczej można powiedzieć, zinterpretować
Powiem wam, że słuchać mnie inaczej niż w tamtych słuchawkach. W tych, jak mówię, to prawie jakbym był pod wodą, nie? I nie słyszę za bardzo, a w tamtych jeszcze mniej więcej słyszałem, co mówię, a te jedną wygłuszałem inaczej, po prostu inaczej niż tamte. Także spoko sprawa. O, tu mogę sobie też, ten mikrofon też mogę sobie odwracać, nie odwracać w różne strony. Ale dobra, powiem wam, że no, nie są złe, wam powiem, nie są złe. Jeszcze sobie rozprowadzę, bo to tutaj muszę jakoś zaś się pobawić z tym, jak mieć po prostu je na głowie. W jakich odległościach, to się będę bawił później. No i tak by się prezentowały chyba. Chyba tak się prezentują. Tu, jak wspomniałem, można je wyginać, nie wyginać. No i tak. Coś innego niż tamte. Także to by było dzisiaj wszystko. Takie tutaj bajerando. Tak się one właśnie prezentują. Ja wam jeszcze raz dzięki za uwagę. Jeszcze tutaj wam pokażę porównanie tych dwóch słuchawek. Moje nowe, moje stare. Z zielonego przeszedł na czarne. Ale no musiało się zmienić. Musiało się kiedyś zmienić i się zmieniło właśnie w tym momencie. Także jeszcze raz wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do następnego odcinku. Hej!